5 lipiec 2024. Odszedł od nas nasz przyjaciel. Nagle, wczoraj, 4 lipca 2024 roku, nasz przyjaciel, ministrant księdza Wodzaka, Tadeusz ze Szczecina. Był naprawdę niezwykły. Po nawróceniu, wierny Matce Bożej i nasz przewodnik właściwie. Był ministrantem naszego ukochanego kapłana, który odszedł do nieba 2 lata temu. Bractwo Piusa X, polskiego papieża. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pani, a światłość wiekuista niech mu świeci na wieki. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Asystował naszemu księdzu Wodzakowi, który nigdy nie odprawił mszy świętej nowej, to znaczy nie odprawił nigdy uczty na desce. Wierny uczeń kardynała Lefebvre, nie biskupa, arcybiskupa Lefebvre, który odszedł od nas 25 marca 1992 roku. Założył Bractwo Piusa X, polskiego papieża, którego zapowiedział anioł Stróż Polski 3 maja 1863 roku. Przemyślu, księdzu naszemu Bronisławowi Markiewiczowi. Zapowiedział mu również, że będzie u Salezjanów, także trafił do świętego Jana Bosko. A nasz ksiądz Wodzak był wnukiem brata biskupa Rozentretera. Jego dziadek miał 3 braci. Wszyscy byli kapłanami, świętymi kapłanami, tak jak ich formacja. Wszystko byli święci, planowo likwidowany planem Wyszyńskich. I nikt nie mówi, że Franciszka zainstalowano w 2013 roku, kiedy ich episkopat był w Izraelu. Z Perezem. Przy Franciszku była już Angela. Kim była Angela, która podobno urodziła się 17 lipca w 1954 roku w Hamburgu? Podobno. Była kanclerzem Niemiec. Jakich Niemiec? Jakich Niemiec? Swój trzeci rząd uformowała, zaprzysiężyła w rocznicę urodzin Franciszka 17 grudnia 2013 roku. Jego urodziny widziała nasza święta siostra Faustyna. W tym dniu, jak widać w dzienniczku, bardzo cierpiała za złych kapłanów, o których mówi już Pius X. Pius X, który wyświęcił na arcybiskupa Krakowa 17 grudnia 1911 roku księcia Adama Sapiehę, urodzonego 14 maja 1867 roku. 11 listopada 1857 roku, 67 roku, urodził się wielki biskup Józef Natan, który założył w Branicach miasto miłosierdzia. Założył je w 1900 roku. Sprowadził siostry niepokalanej zakonu, który założony został w dniu ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu
8 grudnia 1854 roku. W dziękczynieniu za dogmat kuzyn Piusa X, franciszkanin Leopold Moczygęba, urodzony w Płużnicy Wielkiej 18 października 1824 roku, w Teksasie założył miasto, polskie miasto, Panna Maria. Jak my mało wiemy, do prawdy się nie dopuszcza, dlatego że już od 1913 roku w Moskwie, w rocznicę pontyfikatu Piusa IX, 16 czerwca w 1913 roku, a pontyfikat naszego Piusa X zaczął się 16 czerwca w 1846 roku przed objawieniem się Matki Boskiej w La Salette 19 września tego samego roku. Była to rocznica śmierci świętej Ludigardy, świętej Cysterki 16 czerwca w 1246 roku. Bóg wszystko widzi. Widzi również naszego Tadeusza, który asystował naszemu księdzu wodzakowi. Jakie to jest niezwykłe, że odszedł przygotowany też 4 lipca. 4 lipiec jest rocznica odejścia świętego papieża Benedykta V tutaj w Hamburgu 4 lipca 1965 roku. 1000 lat potem odszedł w Częstochowie święty biskup Stanisław Czajka. 1000 lat potem i w tym dniu 4 lipca 1964 roku, 65 roku, bo to był 1965 rok, był koronowany obraz Matki Bożej w Krasnym Stawie, gdzie nasza polska królowa z Nevers, Marsieńka, ufundowała wielki klasztor. Została też tam uzdrowiona. Jeden jest wielki klasztor w Sakramentek w Warszawie. Ufundowała go również polska królowa z Nevers, Maria Kazimiera Sobieska, córka kardynała, babcia kardynała Jana Teodora, prababcia kardynała Stewarda. Bóg wszystko widzi, a władze świata wedle ich planu poprzyjmowali wszystkie stanowiska. Już to się zaczęło od Dekerta. Jan Dekert, prezydent Warszawy, urodził się w Bledzewie 13 stycznia 1757 roku. Był prezydentem Warszawy. Upomniały się miasta królewskie, 143 miasta, o swoje prawa, czarną procesję do króla masona. 141 królewskich miast. Widzieli to władcy świata, bo nie było wojny. Był to program 2077 dni, który zaprogramował Wyszyński od 1 września, kiedy poaresztowano kapłanów, w tym Bronisława Komorowskiego, świętego kapłana z Gdańska. 1 wrzesień, rocznica urodzin w Wilnie świętego naszego Rafała Kalinowskiego, rówieśnika świętego polskiego papieża Piusa X. Zapowiedział go, jak mówiłem, anioł stróż polski. Ale był to czas, kiedy święty król Polaków w Rzymie, czyli Pius IX, zarządził modlitwę za Polskę.
modlitwę za Polskę. Wszyscy, był apel do całego świata. Modlili się za Polskę, aby była Chrystusowa. Za Polskę również się modlił nas ostatni święty papież Pius XII, który jako Eugenio Pacelli przybył tutaj i był w tej kaplicy, gdzie wszystko przejęli władcy świata. Był tutaj również dużo świętych kapłanów, w tym 9 z Dachau. Wśród nich był ksiądz Józef Woźniak, który się tutaj urodził. Tu, w tym szpitalu. A po wojnie, po przejściach w Dachau, był tutaj duszpasterzem. W 4 szpitalach i 6 obozach koncentracyjnych dla Polaków. Matko Boża Wszechwładna, wzięłaś do siebie naszego Tadeusza. Akurat w tym czasie, więc spełnia się 5. tajemnica Lourdes. Był przygotowany na Twoje przyjście, na przyjście, na odejście. Ale będzie nam Jego brak. Dlatego modlimy się, aby Jego dusza poszła do nieba i żeby nam pomagała. Żebyś i my wypełnili wolę Boga Ojca naszego, który się objawił 1 lipca w 1932 roku. Eugenii Rawasko, siostrze zakonnej, urodzonej w 1907 roku jak siostra Łucja i jak dziadek Donalda Tuska, który 1 września w 2009 roku założył ich muzeum, ich wojny, 2077 dni, który zakończył Andrzej Wyszyński w Berlinie 8 maja 1945 roku. 24 kwietnia 1945 roku z Dachau uwolniono więźniów. 141 prominentów z 17 krajów. W tym byli Wittelsbachowie i wszyscy. Jezu, ufam Tobie.